Tajemnicą wielką nie jest, że sztuczna inteligencja tworzy pewnego rodzaju konkurencję dla prostych czynności, które wymagają syntezy tekstów, analizy dużej ilości danych. To może studentów w jakiś sposób przerażać, bo myślą sobie, czy ja jeszcze w ogóle mogę na tym rynku coś ugrać, czy ja za chwileczkę nie będę zastąpiony. Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę bardzo niewiele osób wie, jak z tej sztucznej inteligencji korzystać. Nazywam się Łukasz Mieteń, pracuję dla firmy Philips, zajmuję się tworzeniem strategii sztucznej inteligencji oraz tworzeniem systemów na potrzeby biznesu. Prowadziliśmy serię warsztatów ze studentami, które miały na celu przybliżenie zagadnień z jednej strony merytorycznych i to, w jaki sposób sztuczna inteligencja działa, a z drugiej strony pokazanie, w jaki sposób praktycznie ją zastosować i co tak naprawdę student wychodzący na rynek pracy w dzisiejszych czasach powinien posiąść, jeżeli chodzi o wiedzę, żeby na tym rynku być konkurencyjnym. Bardzo ciekawe zajęcia, ponieważ można się naprawdę wiele dowiedzieć na bardzo nowoczesny temat, który obejmuje nie tylko dziedzinę typowo techniczną, ale też różnego rodzaju sprawy etyczne oraz poniekąd też humanistyczne. Mój kierunek jest bardzo szerokim kierunkiem i posiada on nie tylko możliwości związane z samym językiem, ale także te związane z oswojeniem zawodowym, zarządzaniem czy ekonomią. I wszystkie te elementy były na tych warsztatach, więc uważam, że dla mnie, jako studenta lingwistyki stosowanej, a tak właściwie lingwistyki dla biznesu, te warsztaty były bardzo produktywne. Zdefiniowanie miejsca, gdzie sztuczna inteligencja dodaje pewne komplementarne umiejętności do tego, co studenci lingwistyki wynoszą z murów uczelni. Bo przez analizę różnych części ekonomii i gospodarki doszliśmy do tego, że głównie możemy się spodziewać dołączenia nowych typów narzędzi dla ludzi, którzy mają do czynienia z wiedzą humanistyczną. Studenci z jednej strony oswoili się trochę z tym zagadnieniem, poznali, że nie jest ono tak straszne, jak być może z mediów można wyczytać. Mam nadzieję, że nauczyli się, jak to wykorzystywać do tego, żeby pisać lepsze teksty, żeby mieć większą wiedzę i żeby z większego zakresu wiedzy korzystać, łącząc je w szerszą całość. Warto nastawić się na to, żeby pogłębiać swoją wiedzę w wybranej domenie, która jest dla mnie, jako dla studenta, interesująca, z którą wiąże przyszłość zawodową, ale z drugiej strony dobudować sobie drugi filar, który będzie odpowiadał na pytanie, jak w tej wybranej niszy sztuczna inteligencja może mnie jako pracownika usprawnić, jak może mi dać narzędzia, których inni, nie mający tej wiedzy o sztucznej inteligencji, po prostu nie będą mieli. Mamy cały program praktyk studenckich, które pozwalają wiedzę wyniesioną właśnie z murów uczelni zastosować w środowisku bardzo dynamicznej pracy, pracy, która dotyka bardzo wielu procesów, po to, żeby się oswoić z tym, w jaki sposób się na co dzień pracuje w dużej międzynarodowej firmie. Dlatego warto na pewno śledzić to, co dzieje się na naszej stronie. Tam są ogłaszane programy naboru, mamy dedykowany zespół, który specjalizuje się w rekrutacjach studenckich, a ta oferta zmienia się z tygodnia na tydzień, bo potrzebujemy coraz to nowych ludzi.